Ofiara Pańska, Hebrajczyków, rozdział 9, werset 25-26. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechów przez ofiarowanie samego siebie. Przepraszamy Cię, Panie Boże, że nasi bracia wbrew Pismu Świętemu wiele razy ponawiają poprzez mszę bezkrwawą ofiarę krzyżową Pana Jezusa. Pan Jezus za nas dał siebie za okup na Golgocie raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Ofiara Pana Jezusa na Golgocie jest pełna, doskonała, jednorazowa i nikt nie ma prawa jej powtarzać. Na pamiątkę swojej śmierci Pan Jezus ustanowił Wieczerzę Pańską. Odprawiając mszę, nasi bracia postępują wbrew woli Bożej. Przepraszamy Cię, Boże, że odprawianie mszy zniesławia Cię, Odkupicielu, że nie jest uszanowana Twoja ofiara na Golgocie. Panie Boże, wylej Ducha Świętego na błądzących braci, oświeć ich, aby uszanowali Twoją, Boże, jedyną w swoim rodzaju ofiarę na Golgocie i w miejsce mszy, by obchodzili Wieczerzę Pańską, która jest pamiątką Pańskiej śmierci i jest nowym przymierzem Boga ze swym ludem. Prosimy Cię, Boże, za braćmi, aby w właściwy sposób wielbili Boga, to znaczy w taki, jaki sobie życzy tego sam Bóg. Amen.